Także jesteśmy w Europie, stara wiara, stara Europa, stary papież, kobiety kopcą, aż to niesympatycznie wygląda. Jesteśmy cały czas w katolickiej Warszawie tutaj, na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce. A gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Extra, proszę Państwa, właśnie zostawiłam go w domu, niech trochę pośpi, niech trochę poleży, jak ma tego raka na tyłku. Bo tutaj, proszę Państwa, miałam go, to on po prostu i srał, tutaj i srał. No, natomiast ta Barbara Blok, wasza ta Barbara Blok, to ona tak brzydko mówi, że korba, 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 korba. To przecież my nie będziemy tutaj w naszym radiu edukacyjnym Tok FM Euro Conchita Extra mówić tak brzydko. No, zwłaszcza, że jeszcze i słońce w nas świeci. Stara Europa, stary papież, stara wiara rzymska, łacińska, i oni tak strasznie boją się tych świadków Jehowy, że chodzą z Biblią pod pachą, jak zobaczą tylko Jehówkę, mówi, o, gadanie będzie, strasznie się tego gadania boją. Mareczek też strasznie się tego gadania boi. No ale jak coś tam porozmawiać z Krysią Lirską, może z Janeczką Sowiecką o meblach co do kuchni, to trzeba by tak wycyganić troszeczkę. No to w tej sprawie to tak, ale o Panu Bogu i to jeszcze niezobowiązująca, no bo to trzeba byłoby tam dalej głosić, przekazywać za darmo, puszczaj chleb po wodzie. To nie, to nie, to nie. To więc jak oni zobaczą tu Jehówkę z Biblią pod pachą, to proszę Państwa, tak się strasznie boją, tak strasznie im to nie odpowiada, że za dużo tego gadania. I wtedy włączają głośniej radio. Co to znaczy, że ktoś jest nieszczery, prawda? No nie chce poznać prawdy. Co to znaczy, że ktoś nie ma serca? Co to znaczy, że ktoś nie ma miłości? Tutaj reptoidki katolickie przebiegają, kaszlą, ale oni biegną, one biegną. Wiecie Państwo, do tacy. Ministrantka do tacy. Ministrantka jak leci do tacy, proszę Państwa. To oni nawet na wrotkach, wiecie Państwo, do żebrania. Także Żydzi i żebracy wszelcy za nimi. To jest system Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Ateistyczny, proszę Państwa. Jak my tu pojedziemy do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, o tym 77. Ja tu zaraz wsiądę. Następny. Pojedziemy tam prosto. Proszę Państwa, i ciut w lewo do centrum Warszawy, to tam będzie Pałac Kultury Stalina i Lenina. Bo tutaj, jak żeśmy tutaj były u Mareczka, no to przecież tak, tu Krysia Lirska, tam też za Uniwersamem cała ta ulica Praska i Gańska, a ten Uniwersam ma być rozebrany. Także tutaj nie ma Pałacu, proszę Państwa, Kultury Stalina i Lenina, chociaż tam też jest wygwizdowo. Tam też by mnie przewiało. Także jak ja z Wrocławia, ja Elżbieta przyjeżdżam, poświęcam się tutaj, to no, mogło mnie przewiać, prawda?